Magda Żakowska, dobry wieczór. Nadchodząca doba będzie mroźna, dzięki czemu pruszący śnieg poleży dłużej niż do tej pory. W nocy prawie w całym kraju opady śniegu, tylko na zachodzie możliwe przejaśnienia. Zimno od minus 5 stopni na ziemi lubuskiej do minus 11 na Podlasiu. Wiać będzie umiarkowanie ze wschodu. Jutro ciąg dalszy pochmurnej, wilgotnej pogody. Opady śniegu na północy, w centrum, na wschodzie i na południu. Tylko na zachodzie też przejaśnienia. Na Podlasiu nawet w ciągu dnia minus 9. Cieplej na zachodzie, ale i tam w ciągu dnia utrzyma się 2-3 stopniowy mróz. W ciągu dnia wiatr zwiększy prędkość i może być dokuczliwy. W regionie w nocy też opady śniegu i spory mróz. Nad ranem będzie około minus 7, minus 8 stopni. Wiać będzie ze wschodu umiarkowanie. Jutro przed południem bez większych zmian, opady śniegu i jeszcze bardzo mroźna pogoda. W ciągu dnia te opady zaczną stopniowo zanikać, a najdłużej pruszyć będzie na wschodzie. Jutro termometry pokażą około minus 5, minus 6 stopni. Powieje silniej ze wschodu. Ciśnienie jeszcze powędruje w górę. Jutro będą 1023 hektopaskale. Kolejne dni zimowe. W czwartek na wschodzie i na północy przybędzie śniegu. W nocy minus 9, w ciągu dnia minus 4, minus 5. W piątek wyjrzy słońce. Nad ranem od minus 6 do minus 8 stopni, w ciągu dnia minus 3. W sobotni wieczór znów zacznie pruszyć, a mróz nie odpuści. Zima nadrabia zaległości, bo ocieplenia na razie na mapach nie widać. Do zobaczenia.